Cześć, oferuję recenzję wideo mechanizmów, które stworzyłem do samodzielnego budowania bram typu książki akordeonowej. BFG to skrót od bramy składanej na pół. Przedstawiam Wam mechanizmy BFG3050 i BFG50. O 70 BFG Uniwersytet, Poniżej dla Twojej inspiracji zobaczysz przykłady ukończonych bram od moich klientów. Teraz opowiem o cechach ich zastosowania. Pierwszym mechanizmem jest BFG3050. Liczby wskazują grubość liścia w milimetrach to znaczy, ten mechanizm można zamontować na tylnej płaszczyźnie bramy o grubości liścia od 30 do 50 mm lub 1,1 .1 do 2 cali. Chodzi o to, że decydującym momentem jest grubość szarfy to jest odległość na mechanizmie. Do bardziej masywnych bram używany jest mechanizm BFG 5080. Jak widać, ten ruch wygląda bardziej psi niż BFG 3050. Zaprojektowano je dla grubości skrzydeł od 50 do 80 mm lub od 2 do 3,1 cala. Ten mechanizm jest również instalowany na tylnej płaszczyźnie bramy na dowolnej wysokości. W tym mechanizmie używane są hartowane śruby o większej średnicy, mianowicie 10 mm klasy wytrzymałości 8, jako osie. Wszystkie mechanizmy są zorganizowane w podobny sposób. Posiadają teleskopową tyczkę, której długość jest ustalana dwoma śrubami. Długość teleskopowej drążka jest regulowana w zależności od szerokości otworu. Standardowy zestaw przewiduje instalację na otworze do 6,5 metra szerokości. Poniższy uniwersalny mechanizm BFG jest odpowiedni dla dowolnej grubości skrzydła. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich mechanizmów, które są montowane z tyłu bramy, BFG Uni jest montowany od góry lub od dołu, od końca skrzydła bramy. To jest najbardziej zwarty i dyskretny mechanizm dźwigniowy. Aby ją zainstalować, trzeba wywiercić otwory od końca szarfy do spawania tulei do montażu mechanizmu. Mechanizm posiada teleskopową tyczkę. Jeden z końców jest przymocowany do regulowanej tyczki wspornika, znajdującego się na słupku bramki. Pokazuję na przykładzie, jak zamocować wspornik do słupka bramy. Powinien on znajdować się na krawędzi słupka. Jak widzicie, wspornik na słupie ma szczelinę regulacyjną do przesuwania pręta. Poprzez wysuwanie, wsuwanie trzonka możesz zmieniać wartość kąta otwarcia skrzydła na mniejszy, większy niż 90 stopni. Ta opcja jest przydatna do końcowej regulacji kąta otwarcia skrzydeł bramy. A także jeśli podczas montażu słupków popełniono błąd i nie są one w tej samej płaszczyźnie lub tylna płaszczyzna słupków nie pokrywa się z tylną płaszczyzną bramy. Lub zawiasy nie są zamontowane zgodnie ze standardowym schematem, gdy pętla jest przyspawana do tylnej płaszczyzny bramy i słupka. A jeśli zawiasy znajdują się między regałem a skrzydłem, to będziecie musieli skrócić długość regulowanego pręta wspornika na regale. Moje mechanizmy są bardzo łatwe w montażu. Wystarczy umieścić regulowaną teleskopową ramię na krawędzi słupka. Może to być albo rura montażowa, co najmniej 40 na 40 mm, albo większa rura profilowa. Tak wygląda montaż uchwytu na rurze montażowej, jeżeli słupek bramy jest wykonany z kamienia, czyli jeżeli jest to filar kamienny. Następnie mechanizm jest przymocowywany do rury montażowej. To różnica między moimi mechanizmami a analogami na rynku, gdzie wspornik musi być zamontowany gdzieś na kamiennym filarze co jest niezwykle niewygodne. Na wsporniku znajduje się regulacja zasięgu popychu. Regulacja pozwala na krótkie instrukcje montażu BFG 4050. Ten mechanizm umożliwia montaż na skrzydłach o grubości od 40 do 50 mm. Ta odległość jest decydująca. Grubsze okiennice nie zmieszczą się tutaj. Dla większego rozmiaru istnieje mechanizm BFG 50, 80 lub uniwersalny BFG Unii. Aby dostosować drążek teleskopowy, musisz ustawić zamknięte drzwi w tej samej płaszczyźnie. Następnie możesz ustawić długość drążka teleskopowego za pomocą dwóch śrub. Punkty mocowania mechanizmu na drzwiach i na kolumnie są wskazane w instrukcji. Tutaj możesz zobaczyć, jak wspornik mocuje się do słupka. Dostosowanie pozwala zmienić końcowy kąt otwarcia bramy na większy lub mniejszy niż 90 stopni. Jeśli pręd jest skrócony, kąt otwarcia skrzydła wzrasta. Odwrotnie, gdy pręt jest wydłużony, kąt otwarcia skrzydła maleje. Po zakończeniu regulacji należy trwale zamocować śruby, a więc, dla prawidłowego doboru mechanizmu potrzebna jest wiedza o szerokości otworu. Grubość skrzydeł bramy, średnica zawiasów oraz parametry słupów wspierających. Zwróć szczególną uwagę na wybór słupów nośnych. Muszą być niezawodne, ponieważ słupy przejmują obciążenie od bramy w stanie zamkniętym i podczas ruchu. Wybierz wystarczająco grubą ściankę rury nośnej, jeśli ma być używana jako słup. Zazwyczaj jest to rura o wymiarach 100 na 100 mm, o grubości ścianki 5 do 6 mm. Jeśli używasz kamiennych filarów, Rura montażowa może być cieńsza, ale nie mniejsza niż rura 50 na 50 mm. Grubość ściany wynosi 3 mm. Rura montażowa musi być jakościowo przyspawana do kilku hipotek na kamiennym filarze. Ściśle przestrzegaj instrukcji spawania tulej na końcu bramy. Aby skrzydła bramy pozostały w tej samej płaszczyźnie podczas zamykania, polecam przyspawać płytę o grubości równej odległości między drzwiami w szczelinie między skrzydłami. Lub nawet robić szarfy bez przerwy między nimi. W ten sposób, gdy skrzydło jest zamknięte, opierają się one o siebie, a brama nie przesuwa się na zewnątrz. W związku z tym spawamy taką samą płytę w szczelinie między rurą montażową a skrzydłem bramy. Mechanizm umożliwia otwarcie bramy do wewnątrz. Jeśli konieczne jest otwarcie bramy na zewnątrz, zamontuj wspornik na słupie i mechanizm od strony zewnętrznej. Ogólnie rzecz biorąc, dla otwierania na zewnątrz opracowałem inny mechanizm BFG Indy. Zobacz na moim kanale. Automatyzacja bram jest możliwa poprzez zainstalowanie mechanizmu teleskopowego lub dźwigniowego. Poniżej, dla twojej inspiracji, znajdziesz przykłady gotowych bram moich klientów. Miłego oglądania. To przykład instalacji BFG Uni Mechanizm od mojego klienta z USA. Bramy są zautomatyzowane i w zamkniętej pozycji dodatkowo zabezpieczone elektrycznym zamkiem. Możesz również kupić zestaw do samodzielnego montażu BFG na eBayu. Aby wyszukać, użyj skróconej nazwy naszej serii ruchów BFG Unii 3050 5080 i inne. Jak dowiedzieć się o cenie sprzętu i kosztach dostawy dla Ciebie z Ukrainy? Napisz do mnie o swoim wyborze. Moje kontakty znajdziesz w opisie pod filmem. Zobacz przykłady użycia mechanizmów na modelach od moich klientów na moim kanale YouTube. Linki znajdziesz w opisie poniżej filmu. Zawsze chętnie odpowiadam na pytania i pomagam realizować Twoje pomysły. Dziękuję.